Hej, cześć, to ja, Kubert. O, czy ja się poprzednio przywitałem jako Felix? Teraz naszą, nie? Że, kurczę, chyba mogą powiedzieć się więcej, teraz widzę z tej strony, a Felix. A tak naprawdę to nie Felix, tylko Hubert. Dobra, jesteśmy tutaj. Otworzyłem sobie już skrót, więc idziemy do Pontifa Sullivana. Cześć. Kolego. Idziemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Albo będę lamił i zrobię z tego po prostu krótką sklejkę. W sensie krótki montaż moich śmierci. Albo pokonamy go w ciągu dwóch walk. Wątpię. Kurde. La 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 la. Dlaczego zrobili dwa mobki przed bossem? Tam jest trochę moich dusz, ale to nie jest nic, co jest niezbędne. Ale ładnie tu jest. O, okej. Ma dużo takich ataków z opóźnieniem. Dobrze, że mam mocno ulepszonego Estusa, który w ogóle nie miałem chyba tak ulepszonych przed przerwą. Znalazłem więcej kości po prostu. Jakimś cudem. O, nie, 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 nie! Uciekaj, uciekaj! Pontifie, drogi. A, General Kenobi! Coś on to powinien powiedzieć. Bo on ma te dwa miecze. Wow, hello there! Wow. Nie, 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 nie. Och. Nie, nie. Fucking bitch. Holy shit! Nie.
O, to ten cień może atakować. A można go zabić? Można go zranić na pewno. Ale czy można go zabić? Nie. W bok! W bok! W bok! Wow, 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 hello, hell, hey. O, jeden atak za dużo. Co tu za jakieś lasery? Wow, wow, wow. Szybko. I ucieczka, ucieczka, ucieczka. Teraz ma wolne. Teraz byłoby mi przykro, jakbym przegrał. Jest! Ooo, Getrickson! Getridon! Ooo, duża pontyfika Salivana! Ej, jednak nie było tak źle. Nawet nie będzie trzeba robić bardzo montażu. Ej, ale on nie był jednak taki trudny i był nawet fair. Zadziwiająco. Ze 28 tysięcy to nawet mnie nie stać na dwa upgrade'y. Ale... no dobra, chodźmy. Nie, dobra. Polecimy szybko. Do... Filing Shrine. Obejrzałem film Dankiego z Dark Soulsów kiedyś, dawno temu. I on tak śmiesznie mówił Filing Shrine. I kurde, nie wyjdzie mi to z głowy już nigdy. Dobra, potrzebuję ciebie, dziecię drogie, chodź tu. Welcome home, Ashen One. Welcome home, Ashen One. Dobra, damy sobie do witalności, żeby mieć 20. Farewell, Ashen One. Fucking. Jestem Hubert, nie Ashen One. Zapomniałeś, jak się nazywam? Zapytaj. Dobra. Miecz Wielki Sądu. Wielki Miecz Sądu. A, to od Pontyfika. I zbezczeszczony Wielki Miecz. Powiem tak. Powiem tak, że nie wiem. Ten wymaga czarów. Czy da się porównywać ze sobą? Nie, mogę o nim przeczytać. Na razie się wstrzymam z tym, bo ten mój mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba. Czy jest ktoś, kto ma coś ciekawego do powiedzenia? Pontyfik chyba nie był władcą tych... Nie. Chyba, że tamten drugi tron był jego, ale podejrzewam, że... Nie, bo nic z niego nie dropnąłem. Takiego. Chciałem jeszcze skoczyć do Patchesa. Czy Patches już wrócił i uratował Greyrata, czy jeszcze nie? Wrócił! O, oh, hej! Możesz... mogę u ciebie kupić śmieci. Momencik, momencik. Bo ja mu powiedziałem, gdzie jest Patches, a on później zniknął. Nie, ja powiedziałem mu, gdzie jest Greyrat i on później zniknął na jakiś czas. Uratowałeś Greyrata? Jest! Greyrat!
Hello there. Oh, then we're both safe and sound. Thank the gods for that. I might have died if it was that in the act, take a good look. Ha! I tutaj jest teraz taki twist, że tak naprawdę to Patches go uratował, bo to Patches miał tą zbroję. Ale Patches nie chce się przyznać, że go lubi. Łuska z tytanitu. To żeś nas znajdował fajnych rzeczy. Jakieś zbroje ciekawe? Nie, zbroje nie znalazłeś. Znalazłeś tylko tamte rzeczy i... O! I strzały elektryczne. Ale ogólnie chyba nic specjalnie do kupienia nie masz. Wielki miecz rycerza z Lothric nie polecam. Ulepszałem się pod niego, a później nie mogłem go, kurde, używać. Znaczy, no był słaby po prostu. Kluczowych przedmiotów nie masz żadnych. Cieszę się, że wróciłeś, Greyrat. Niestety wiem, że pójdziesz gdzieś jeszcze raz. Czy... nie mam fragmentu Estusa. Czy... mojego nie mogę wzmocnić, bo potrzebuję łuski z tytanitu. Ach, god damn to. Jak wygląda łuska z tytanitu? Łuska z tytanitu. A, to! Fuck. To jest drogie u ciebie, ale wypadałoby nafarmić dusz. O, albo zobaczę zaraz, czy nie mam jakichś dusz do zjedzenia. A, to, no i tutaj ten strój kupiony już mam. Ashen one. Czy ja mam jakieś dusze? Nie chcę pontyfika na razie zjadać. Mam, ale... no może na jedną mi starczy. Po pierwsze, nie wiem, czy warto ulepszać ten miecz, ale... I don't care! Chyba, że mi ktoś napisze, że mylisz się, Fulix, więc nie ulepszaj. Trudno, będę miał w każdym razie ten tytanit już kupiony. I na przyszłość ewentualnie jakiejś innej broni. Podejrzewam, że to można używać na tych broniach, które się dostaje właśnie z bossów. Dobra. 32 koła, prawie idealnie. I już ruszamy dalej, już ruszamy dalej. No, chyba żartujesz! Goodbye. Dwóch dusz mi brakuje! O nie, zaraz, czy tych dupków, co tutaj są gdzieś obok, można zabić? W sensie, okej, okay, można ich zabić, ale czy dadzą dusze jakieś? Bo tutaj się bujają te ciecie burę. Oni mieli chyba po 10 dusz. A nie, 12, okej. Okay. Dobra. Lecimy po drugą łuskę. Potrzebuję jeszcze jednej. Jak zawsze, nie wiem, gdzie jest wejście. Dobra. I już ruszamy. Naprawdę, już. I teraz tak, jestem ciekaw, dokąd poprowadzi mnie tamta droga obok tamtych ścieków, gdzie wyszliśmy. Nie mówię o tym, gdzie jest ognisko po pontyfiku, tylko to wcześniejsze ognisko, które odkryliśmy. Goodbye. No, a to ja wam do ile już ulepszamy ten miecz? To plus 2. To pewnie gdzieś się go da jeszcze zdobyć. Muszę poszukać. Nie mam też... O! Mam kolejny fragment! God damn it, już plus 6. Dobra. Pontyfiku Salivanie. Albo Pontyfie Salivanie. Pontyfik to ktoś ważny w kościele chyba, nie? A przynajmniej... tak mi się wydaje. Bo brzmi tak klerycko. Dobra, jest dobrze. Drugi odcinek już pokonaliśmy pontyfika. Pontyfa. Powiem szczerze, liczyłem. Byłem pewien, że to mi tak szybko nie pójdzie. Byłem już nastawiony na po prostu umieranie pasjami, tak jak mi się zdarzało zresztą walcząc ze strażnikami tego, Głębi? Nie, oni się jakoś nazywają. Abyss Watchers. Otchłani. Okej, okay, tutaj jest PvP arena. Nie! Na drugi uciekł. Boże, zrąbałem. Tutaj jest arena PvP, na której się nie chcę bić, a jako że mam duszę, to podejrzewam, że ktoś może chcieć mnie zaatakować. O, tutaj coś leży.
Duży odłamek tytanitu. No w tym momencie tych dużych odłamków nie używam, ale ja rozumiem, że one są do tych normalnych broni potrzebne. Żeby ulepszać na plus 3 chyba. Wzwyż. Tu będę musiał wrócić po tego gnojka z diamentem. A tu nie wejdę. Oho! To wszystko są giganci. A, i tu jeszcze jest wyjście. Dobra, zobaczmy. Bo tutaj już tej części gry totalnie nie znam. O hej, to są kapłani głębi. A tam jest ściana. Kolejny duży odłamek tytanitu. No, atakuje cię wierny Aldrichowi Hemingway. Tako! To znaczy, że gdzieś tu będzie jeszcze Aldrich. Albo Aldrich, nie wiem jak to czytać. Tylko gdzie on jest? Skorzystałbym z tych drzwi. O, nie mogę z nich korzystać, bo ten duch jest gdzieś. Tylko gdzie ten taco? O, jest. Pytanie, czy to jest gracz? Ta. Serio to go nie trafiło? Okej, pewnie, ja go nie mogę trafić ani razu. Dobra, zabijcie mnie, mam was w dupie, cfele. Jeszcze jakby jeden, ale nie mogę go trafić. Nienawidzę walki PvP w tej grze. Tylko raz mi się trafił przeciwnik, który nie lagował. W sensie, hitboxy były idealnie tam, gdzie był koleś. W sensie, moje uderzenie trafiało w jego ciało, a nie obok. I tak samo jego uderzenia trafiały tylko w moje ciało. I tego przeciwnika pokonałem. Jako jedynego przeciwnika, który mnie napadł w Dark Souls 3. Bo nie miał zjebanego internetu. To też mnie gdzieś napadł. To też zaraz po bossie, z tego co pamiętam. Dobra. Mogłem się spodziewać. O, to też mi trafi. La 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 la. Ja-ra-ta-ta. Gigant jest ze mną czy z nimi? Zaraz, ktoś mnie goni. O, gnojki. To są ludzie. To jest Jon Snow. W sensie nie to, ten drugi. Oni pewnie też są wierni Aldrichowi, ale
Jako NPC, a nie jako gracze. Pewnie można gdzieś tu zdobyć. Aldrichowi. Kurde, nie wiem jak to... Nie ma więcej. Uwielbiam ten atak. Jest taki Artoriasowy. Jeśli się nie mylę, że on się tak nazywa. Nice. Get wrecked, son! Dwie włócznie dranglejskie. A ten drugi nic nie dropnął. Ale jestem zakrwawiony. Teraz tak. Zabiłbym tych kolesi na górze. Przeszedłbym przez te mgielne drzwi i na pewno zdecydowanie, a w ogóle ponagrywam trochę dłużej, bo ten początek będę musiał trochę pociąć. Ale tylko dlatego, że... O, a nie, to nie było zamknięte, to było zamknięte, bo ten, bo dusze mnie nawiedziły. Okej. O, halo. Pewnie to się teraz odblokowało. Siądę, bo nie jestem pewien, czy ci kolesie, których zabiłem, to oni się będą respić jeszcze. Chociaż możliwe, że tak, bo jeden z nich nic nie dropnął. Więc to mogą być zwykłe mopki. A z tego drugiego mogą mi się po prostu pofarcić. Biotimus. I to jest mimik, bo ma wyprostowany łańcuch. Cześć, pan mimik. O, złapał mnie, okej. No już, koniec tej animacji. Boże, zrozumiałem, nie da się od tego przeżyć. A tak sobie myślę. Mimik, wiem, że tu jest. Nie pogoda mnie. W dupie. Fajna dźwignia. Nienawidzę wind w tej grze, ogólnie w tej serii, które się po prostu nie restartują do miejsca, w sensie do poziomu, gdzie ty jesteś. Bo mój Boże, czasem można się tyle oczekać na windy w niektórych miejscach, że to jest masakra! Czy on zjada moje dusze? Nie, nie zjada moich dusz. Chyba w Lords of the Fallen było tak, że przeciwnicy pochłaniali twoje dusze. Się i trzeba było ich zabić. Nie wiem, czy to przeciwnik, który cię zabił? No, super. Frajer? Złota rytualna włócznia. Okej, okay. Czy co? Tu jest jeszcze... Tak mi się wydawało! Że tu nic nie ma. Okej, okay. No to mi się pewnie do niczego nie przyda, ale widzę, że po drugiej stronie... Tutaj, serio. Niech prowadzi cię. Nie! Kłamstwo. Wszędzie kłamstwa. Tylko tak, po drugiej stronie, czy tam się da? Tam się da przejść, okej, okay, dobra, nieważne. Bo się zastanawiałem, czy trzeba jakoś gdzieś drugą stroną iść, ale nie było tam przecież żadnych przejść innych. Dlatego podejrzewałem, że może być iluzoryczna ściana. Przed tobą coś. Przed tobą jaszczurka. O, hej! Prosty klejnot. Prosty klejnot? To nawet nie wiem, do czego to można użyć.
zaklnij, by stworzyć prostą broń. Czyli, że usunąć zaklęcie? Może? Nie znam się. Nigdy nie zaklinałem broni. Zresztą słyszałem, że to psuje jej przeliczniki później. W sensie, jak zaklniemy broń podpalaniem czy wykrwawianiem, to wszystkie jej przeliczniki się zmieniają? Tylko nie wiem, czy... Na pewno na gorsze. Okej, okay, wy będziecie irytujący. Możecie spamować płomieniami w nieskończoności. Was jest kilku. Cholerny grubas może przyjąć więcej ciosów. Dobra, co jest tutaj? Podejrzewam, że tutaj jest zamknięte. Of course! Naturlich jawohl! Płomień się rozbiło drzewo, mam nadzieję. Tak, drzewo mnie ochroni. Czy można zostać w tej grze wyznawcą drzewa? Wyznawcą. No. No. Leżeć. Najgorsze jest to, że oni wcale nie są trudni, tylko po prostu jest ich dużo i mogą spamować z daleka. Dobrze. Teraz tak. Szybkie upewnienie się, że tu nic nie ma. Tam na dole, teraz chcę zejść na dół. Pytanie, czy tamte ziutki żyją, czy nie żyją? Czy to był krytyczny przeciwnik? Okej, to brzmi ciekawie. O nie, czy to jest Anor Londo 2.0? Dlaczego ktoś tworzy... Nie wiem... Poziomy w ten sposób? Po co jest tamta półka skalna? Żeby tak bambuzlować wszystkich? Że o, patrz, sekret! Na... Hacking bamboozled. Tutaj ktoś zginął? Pytanie, czy ja z tym gigantem mogłem walczyć? Czy on był po mojej stronie? Pytanie drugie. Co tam jest? Pytanie trzecie. Czy ja czegoś tu nie ominąłem? Ominąłem. Serio? Cios z dobiegu. Pierścień z mrocznym kamieniem. Co mi daje pierścień z mrocznym kamieniem, drodzy państwo? Zwiększa absorpcję obrażeń od mroku, czyli co? Czyli, że mniej obrażeń dostaje, prawda? Ty jesteś przeciwnikiem. A to są... To jest mniejszy gigant chyba niż ten, co był w tej... W kaplicy głębin, nie? Zdecydowanie, tamten w kaplicy głębin to przecież był jak budynek. 3800 za ciebie? Nie zasłużyłem. Ty jeszcze wstałeś wcześniej. Na ciebie nie ma co lokować nawet.
Na was się nie opłaca lokować, jesteście trochę za duży. Też się panu tutaj idzie. No dobra, może jak będę miał jakąś noobską broń, którą będę chciał szybko ulepszyć, to mam ze 30 odłamków tytanitu. Dobra, skoczymy jeszcze tutaj, zobaczyć tylko co jest. Jeśli jest ognisko, to zajebiście, w tym momencie się przyda. Ale podejrzewam, że go nie ma. Bo strzelał do mnie łucznik. A, ale okej, coś jest. Łuska z tytanitu, nice, dobra, będę mógł sobie ulepszyć broń, tylko tak. Sprawdzę sobie od razu na internecie, czy te łuski jeszcze idzie gdzieś znaleźć, żebym nie zmarnował wszystkich na ten miecz, a później nie żałował tego. I mogę wejść tutaj. O, hej. Duży odłamek tytanitu. Przynajmniej wreszcie teraz te dachy są normalnej wielkości. A, la 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 la. Jest ciasno, 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 ciasno. Za ciasno. Popioły kolejne. O, muszę kolejne popioły oddać. Już poprzednich chyba nie oddałem, nie? Tak, nie oddałem tych pokrytych kupą. Chciałbym cię zbackstabować, jeśli się nie obrazisz. Mogę go zrzucić? Tak. Fuck. Musiałeś spaść tam, gdzie się da spaść. Ale powiedziałem. Dobra, moment. Nice. No już też przeżyłeś! A tam nie byłem akurat. Mi się nie podoba, że oni przeżywają wszyscy, ale raczej nie przyjdą za mną. Jesteś bardzo przydatnym łucznikiem w tym miejscu, serio. Niepotrzebnie odskoczyłem, ale cicho. Nice! O! To było satysfakcjonujące. I co? I znowu ktoś. Świetny level design. Okej. Okay. Dobra, chwilkę dłuższy będzie ten odcinek w takim razie. Bo w tym momencie nie chcę przerywać, tylko tak. Czy ja mogę ciebie zbejtować do mnie? Bez agrowania tamtego? Mogę. Oczywiście, backstab mi się nie zaliczy. Chociaż cię zabiłem. A już się bałem, że ty mnie też zabijesz. Ale zaraz, oni się nie respią później. Dobrze, no tak, faktycznie, czyli zabiję was teraz i was już później nie będzie. Ej, to warto będzie tu wrócić. To może nawet po nagraniu, w sensie jak już skończę nagrywać i wrócę tutaj, podobijam tylko. Bo to nie ma sensu, żebym wam pokazywał, jak tu się przechodzę tylko i zgarniam tytanity. Tutaj coś było, jeśli się nie mylę. Było. Sam tytanit, wszędzie tytanit. A, i tutaj można skrót otworzyć. Dobrze, 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 dobrze. To będzie przydatne jak najbardziej.
Dobra, to wiecie co? Ja skończę w tym momencie dokładnie. Nie będę wracać jeszcze na razie do ogniska. Po prostu zrobię stop, cięcie i wrócimy tutaj w tym miejscu. Ja pocinam tutaj później początek filmu, żeby to się jakoś dało oglądać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się czuję już z powrotem w Soulsach. Już jest dobrze. Pokonałem Pontifa strasznie szybko. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.